studiu. Zakochany w szachach od wielu lat, Piotr Zieliński, prezes uczniowskiego międzyszkolnego klubu szachowego Jaćwierz w Suwałkach, dyrektor szkoły podstawowej numer 11 w Suwałkach. O czymś jeszcze zapomniałem, panie dyrektorze? Jeszcze na nieszczęście wiceprezes Polskiego Związku Szachowego. No proszę, te szachy zabierają panu mnóstwo czasu. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Witam również. W ten weekend w Suwałkach odbyły się dwie imprezy szachowe, no skierowane głównie do tych najmłodszych. Najpierw młodzi szachiści rywalizowali w centrum Suwałki Plaza. Wczoraj natomiast taki bardzo sympatyczny turniej mikołajkowy w szkole podstawowej. No to chyba rzadko tak się zdarza, że przez dwa dni w sobotę i w niedzielę młodzi szachiści mogą tutaj na miejscu rywalizować. Znaczy, zdarza się dość często w sumie. Staramy się przynajmniej raz, a najczęściej dwa razy w miesiącu taką możliwość dzieciom zapewniać. Jednak ten pierwszy weekend grudnia jest zawsze takim bardziej zabawowym weekendem właśnie, czyli te Andrzejki, turnieje. Andrzejki, Mikołajki, jest okazja. No właśnie, te turnieje nie mają charakteru takiego bardzo mocno sportowego. Jest to bardziej spotkanie młodych ludzi, zabawa, również oczywiście gra, walka, bo partie były zacięte, ale bez takich super ważnych celów sportowych. Panie prezesie, panie dyrektorze, liczba najmłodszych w Suwałkach uprawiających szachy, ona rośnie, spada, utrzymuje się na tym samym poziomie. No przyznajmy, że konkurencja jest ogromna. Komputery, jakieś nowoczesne gry komputerowe. No mógłbym mnożyć tutaj ilość propozycji spędzenia wolnego czasu. To znaczy, jest to na pewno konkurencja ważna i potrzebna. Zajęcia szachowe są popularne. Zajęcia szachowe są we wszystkich suwalskich przedszkolach, również w wielu szkołach, również w Domu Kultury. Myślę, że tak jednorazowo ponad setka dzieci uczestniczy. Oczywiście jedne łapią tego bakcyla, skuteczniej zostają z nami przez wiele lat. Inne pograją rok, dwa i znajdują sobie jakieś ciekawsze zajęcie dla nich, ale ciągle dochodzą nam nowe dzieci i bardzo się cieszymy. A szykujemy coś dużego na wrzesień tego przyszłego roku, także wtedy może wejdziemy tak jeszcze mocniej w życie Suwałk z szachami. No tak, drogą dedukcji można dojść wrzesień, czyli początek roku szkolnego, jakaś klasa, tak, o profilu? Szachy w szkole. Aha, ogólnopolska program. Akcja